Reszta zapraszamy na Energy News. Chris Koider, witajcie w specjalnym wydaniu Energy News. W lany poniedziałek Energylandia otworzyła nowy sezon 2016, a dziś pokażemy Wam relacje z tego wydarzenia. Pytanie, skąd przyjechaliście i dlaczego do Energylandii? Z Warszawy. O proszę, daleko. No kawałek drugi jest. Dlaczego Energylandia? Bo lubimy ekstremalne zabawki. No i jak Wam się podobają? Które najlepsze? No ja najbardziej lubię tego Bostera, co jest ten największy. No i teraz idziemy na tą czerwoną, zobaczymy co to jest. A do tej pory ulubiona atrakcja? Ulubiona atrakcja? No dużo. RMF-ka była fajna. No i wodne. Nie no, trochę się zmuczyłem to. Ale jest turbosuszarka. No tak, ale nie skorzystałem jeszcze z niej. Jak macie na imię? Skąd przyjechaliście? Ma na imię Song. Jesteśmy z Chin. Okej. Dlaczego akurat Energylandia? Bo wziąłem w internecie. Dzisiaj jest otwarty sezonu dzisiaj. I specjalnie pojechaliśmy z Warszawy dotąd. Bo chyba to jest największe w Polsce. No, podoba mi się wszystko. Fajne, super. No, urządzenie wszystko nowe. Bo byliśmy wcześniej w Chodziowie, tak? Tam też jest, ale no... No nie bardzo, no, jak pan. No to teraz pan może powiedzieć, jak było. No, się działo, fajnie. Za godzinę wrócę. Ulubiona atrakcja do tej pory? Myślę, że Dragon RMF. Najfajniejsza. I bardzo nam się tutaj podoba, naprawdę wiele atrakcji, super. Bardzo fajnie, duże przeciążenia, ale bardzo się podobało. To wasz który raz w Energylandii, bo podejrzewam, że nie pierwszy. Nie liczę. Okay. Jakie atrakcje wam najbardziej przypadły do gustu? Co wam się najbardziej podoba? Co jest najbardziej ekstremalne, ekscytujące? Space Buster, Mayan, Dragon. Coś jeszcze? Energuś. O, Energuś, właśnie. To jest twój pierwszy raz na Mayanie? Teraz już drugi, bo minutę temu jechałyśmy. Jak było? Świetnie. Niesamowite wrażenie, naprawdę. Coś pięknego. Dziękuję bardzo. Jak ci się jechało? Skąd przyjechaliście? Jakie wrażenia na Was wywarła Energylandia? Przyjechaliśmy z Opola, jesteśmy tutaj już drugi raz. Tym razem udało mi się wygrać bilety na Facebooku. Ogólnie wrażenie jest bardzo dobre. Na pewno zjawimy się w tym roku jeszcze raz, kiedy będzie otwarte F1. I która atrakcja Wam przypadła do gustu najbardziej? Ekstremalne. No ekstremalne, to wiadomo, ale ogólnie chyba Dragon jednak. Dragon RMF, tak? Zdecydowanie. Dragon i Mayan osobiście. Najbardziej rollercoastery mnie bawią. Jakbyście mieli zareklamować Energylandię, to co byście wymienili w pierwszej kolejności, po kolei? Myślę, że tworzące się F1. Dragon na początek. Dobry na początek i taki dla ludzi, którzy zaczynają tak jakby zabawę właśnie z takimi ekstremalnymi rzeczami. To bym najbardziej polecił. Podrób wszyscy Państwa w Polsce. Fajne miejsce, żeby Państwa, jeśli miał czasu z dziećmi, cała rodzina, to dobra opcja jest tutaj. No, dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nas odwiedzili w lany poniedziałek podczas otwarcia nowego sezonu, a wszystkich tych, których jeszcze tu nie widzieliśmy, zapraszamy do Energylandii. Jesteśmy otwarci w kwietniu w piątki, w sobotę oraz w niedzielę, a pozostałe godziny otwarcia oraz dni otwarcia zobaczycie na naszej stronie energylandia.pl. A na zakończenie tego wydania jest ze mną Krystian Borkowski z Testing Attractions, który rozpocznie nowy program Energy News Testing Attractions. Ten będzie dostępny na Facebooku i na YouTubie. Dokładnie tak, Chris. W nowym programie sygnowanym marką Testing Attractions pokażemy atrakcje z technicznego punktu widzenia. Będą przeciążenia, ciekawostki techniczne, takie jak wysokość, prędkość i inne. Przede wszystkim pokażemy też emocje ludzi, którzy korzystają z atrakcji w parku rozrywki Energylandia w Zatorze. No, zapowiada się ciekawie. Śledźcie naszą tablicę na Facebooku. No i oczywiście oglądajcie kolejne wydanie Energy News. Do zobaczenia.